Powracamy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Stanisława Żmijana oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawki. W związku z tym Sejm ponownie skierował projekt ustawy do komisji w celu ich rozpatrzenia. Dodatkowe sprawozdanie zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 127-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji, pana posła Stanisława Żmijana.